Angelika Karasek, witam Państwa w najnowszym wydaniu informacji, a w nich komu zawdzięczamy dotacje dla miasta? Gdyby nie PiS w koalicji lubartowskiej, to najprawdopodobniej tych środków by nie było. Co z niezrealizowanymi projektami z budżetu obywatelskiego? Jest już naprawdę 2,5 roku po terminie, a dzieci jak nie miały placu zabaw i nie miały boiska, tak nie mają do tej pory. Premiery w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie. Lubartów otrzymał jedną z większych dotacji w ostatnich latach. Do budżetu miasta, jeżeli Lubartów zabezpieczy wkład własny, może wpłynąć nawet 20 milionów złotych. W chwili, kiedy gruchnęła informacja o superkasie, okazało się, że wielu jest chętnych do wypinania piersi. O dużych środkach podczas wizyty w Lubartowie poinformował osobiście wiceminister Artur Soboń. Dziękował on wiceburmistrzowi Tadeuszowi Małysce, który o owe projekty zabiegał osobiście. Tymczasem czytając organ samorządowy, ktoś, kto jeszcze owe pismo czyta, nie odnajdzie wzmianki o Małysce, któremu dziękował Soboń. Na tego typu publikacje zareagowali radni PiS, krytykując zadziwiające ich zdaniem informacje. Do tej pory miasto nie osiągnęło żadnego większego sukcesu. W rankingach środków, po które sięgało, albo zamykało ogonek, albo dochodziło do tego, że środki oddawało. Coś się jednak zmieniło. Oto 30 maja do Lubartowa przyjeżdża wiceminister Soboń i informuje o środkach dla Lubartowa, które wydeptał. No właśnie, kto? Ja chcę tutaj pana burmistrza Małyskę przedstawiając powiedzieć, że te dobre wyniki dzisiaj ogłoszone przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla powiatu lubartowskiego to zasługa oczywiście samorządowców poszczególnych gmin, ale przede wszystkim pani starosty, a w Lubartowie pana burmistrza, który o te projekty zabiegał i dzięki któremu udało się dzisiaj uzyskać promesy. Bardzo dziękuję w imieniu mieszkańców za ten prezent, który dzisiaj został nam przedstawiony. 20 milionów dla samorządu lubartowskiego to jest przeogromny zastrzyk finansowy. Inwestycji mamy tych inwestycji bardzo dużo w planach. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli stare modernizować szkołę, liceum ogólnokształcące. Bardzo się cieszę, że powstaną nowe drogi i bardzo się cieszę, że w przyszłości powstanie budynek socjalny, którego nam brakuje, bo w ostatnich latach nie budowaliśmy tego typu obiektów. Osób potrzebujących jest bardzo dużo w naszym mieście i bardzo, bardzo panie ministrze dziękuję za to wsparcie. Myślę, że to nie przypadek, że dzisiaj otwarcie biura poselskiego zbiegło się z czasem, kiedy ogłosiliśmy taką dobrą nowinę dla naszych mieszkańców. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich mieszkańców Lubartowa. Dzięki, powodzenia. Każdy, kto widział i słyszał wypowiedź Sobonia, nie ma wątpliwości, że mówił on o burmistrzu Małysce. Tymczasem otwierając miejską stronę czytamy. Te dobre wyniki to zasługa oczywiście samorządowców poszczególnych gmin, ale przede wszystkim pani starosty, a w Lubartowie pana burmistrza, który o te projekty zabiegał, mówił Artur Soboń. Grzali temat w internecie miejscy specjaliści do publikacji prasowych. Wpis tej treści zirytował radną PiS Beatę Pasikowską. To również zasługa obecności radnych PiS w Radzie Miasta, wiceburmistrza Tadeusza Małyski i wielu naszych spotkań z posłami, jak również naszego wysiłku przedwyborczego i budowania relacji miło byłoby wspomnieć. Apelowała o rzetelność przekazu. Jej uwaga ukazała się 31 maja, a 9 dni później w skrzynkach pojawił się organ samorządowy. Tu powtórzono treść publikacji i ponownie zapomniano o Małysce. Czytając tekst można odnieść wrażenie, że Soboń nie dziękował nie Małysce, a Paśnikowi. Działania burmistrza oraz dobrą współpracę samorządów chwalił w dniu ogłoszenia wyników 30 maja poseł i wiceminister finansów Artur Soboń. Te dobre wyniki to zasługa oczywiście samorządowców poszczególnych gmin, ale przede wszystkim pani starosty, a w Lubartowie pana burmistrza, który o te projekty zabiegał, mówił Artur Soboń. Przywołajmy zatem jeszcze raz wypowiedź Sobonia, aby sprawdzić, czy miejski organ samorządowy rzetelnie przekazał wypowiedź wiceministra. Ja chcę tutaj pana burmistrza Małyskę przedstawiając powiedzieć, że te dobre wyniki dzisiaj ogłoszone przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla powiatu lubartowskiego to zasługa oczywiście samorządowców poszczególnych gmin, ale przede wszystkim pani starosty, a w Lubartowie pana burmistrza,
który o te projekty zabiegał i dzięki któremu udało się dzisiaj uzyskać promesy. Bardzo dziękuję w imieniu mieszkańców za ten prezent, który dzisiaj został nam przedstawiony. 20 milionów dla samorządu lubartowskiego to jest przeogromny zastrzyk finansowy. Inwestycji mamy tych inwestycji bardzo dużo w planach. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli termomodernizować szkołę, liceum ogólnokształcące. Bardzo się cieszę, że powstaną nowe drogi i bardzo się cieszę, że w przyszłości powstanie budynek socjalny, którego nam brakuje, bo w ostatnich latach nie budowaliśmy tego typu obiektów. Osób potrzebujących jest bardzo dużo w naszym mieście i bardzo, bardzo panie ministrze dziękuję za to wsparcie. Myślę, że to nie przypadek, że dzisiaj otwarcie biura poselskiego zbiegło się z czasem, kiedy ogłosiliśmy taką dobrą nowinę dla naszych mieszkańców. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich mieszkańców Lubartowa. Dzięki, powodzenia. Podczas spotkania w Lubartowie wiceminister Soboń osobiście dziękował panu za to zaangażowanie w zdobycie środków dla miasta. A proszę powiedzieć, o czym mówił wiceminister, o tym, że pan się właśnie zaangażował w to, że to dzięki panu. Jest trudno tak jednoznacznie powiedzieć, co miał na myśli pan minister, ale pan minister Soboń zna mnie z wielu spotkań, na których uczestniczyłem. Te spotkania były często organizowane przez panią starostę na takim szczeblu ministerialnym. Zabiegałem o jakieś wsparcie, o środki finansowe dla naszego miasta. Wśród tych spotkań był też pan minister Soboń, ale byli też posłowie Jan Kantak, minister Patkowski, minister Czarnek i wydaje mi się, że chodziło mu o to, że wtedy na tych spotkaniach bardzo głośno, mocno akcentowałem, prosiłem o wsparcie dla naszego miasta, wręcz rozmawialiśmy o konkretnych rozwiązaniach i to jest ten głos mój został wysłuchany i prawdopodobnie o to chodziło. O te wspólne nasze rozmowy, dyskusje wielokrotne już na takim szczeblu samorządowym o pani starosty, o których wspólnie z panią starostą zabiegaliśmy o te inwestycje dla miasta, bo nam bardzo na tym zależy. W Lubartowie PiS jest współkoalicjantem. Jak widać, chyba dzięki temu miasto zdobywa tak ogromne środki finansowe. Czy zgadza się z tym pan? No cóż, tak. Od ponad 2 lat tworzymy razem ze wspólnym Lubartowem koalicję w naszym mieście. No cóż, staramy się być odpowiedzialnym i wiarygodnym koalicjantem, a pozyskiwanie środków zewnętrznych to dla nas priorytet. Staramy się też maksymalnie wykorzystać obecny układ polityczny, a jak widać dobrze nam to wychodzi, z korzyścią dla naszych mieszkańców. Rozmawiamy z naszymi kolegami z PiS-u o kolejnych ważnych projektach. Będziemy dalej zabiegali o te środki zewnętrzne, bo bez nich rozwój naszego miasta nie będzie możliwy. I myślę, że tak, że my jako PiS mamy tutaj swój udział i to bardzo duży udział, jeżeli chodzi o pozyskiwanie tych środków. To dzięki nam te środki trafiają do Lubartowa. Mhm. Czytając miejskie relacje z odwiedzin przedstawiciela rządu, brakuje informacji o tym, co się tam wydarzyło, o tych szczególnym wyróżnieniu pana, pańskiej osoby. Dlaczego zostało pominięte pańskie nazwisko? Proszę mi wybaczyć, ale nie odniosę się do tego pytania. Uważam, że to pytanie nie powinno być skierowane do mnie. I proszę mi wybaczyć, nie odniosę się do niego. Nie chce pan skomentować swoich odczuć? Ja myślę, że osoby, które przygotowują różnego rodzaju posty i informacje, powinny się odnieść do tej kwestii. Ja pozostawię to bez komentarza. Swoją teorię na temat pomijania Małyski ma radny Jacek Tomasiak. Czy gdyby w koalicji nie było PiS-u, to Paśnik chwaliłby się dzisiaj środkami z programu inwestycji strategicznych? I spójrzmy w takim wypadku na cały kraj. Czy tam, gdzie nie ma PiS-u w koalicji, gminy chwalą się, że te środki mają? Ja obserwuję więc coś odwrotnego. Tam, gdzie są PSL-owcy rządzą gminami, albo gdzie Platforma Obywatelska, no to ja ciągle w telewizji słyszę, nie dostaliśmy środków, bo
bo nie jest, nie ma nikogo od nas i nie współpracujemy z PiS-em, a rząd się na nas mści, więc tych środków nie otrzymujemy. Więc patrząc po tym, co się dzieje w kraju, po tych wszystkich głosach, które słyszymy, ten PSL, który każe się leczyć poszczególnym ministrom, premierom nawet przecież, no to nie mamy chyba wątpliwości, że gdyby nie PiS w koalicji lubartowskiej, to najprawdopodobniej tych środków by nie było. Nie byłoby się czym chwalić, nie byłoby ogłoszonego sukcesu. Tylko czyj to tak naprawdę jest sukces? Także przed wyborami Paśnik mówił dużo i budował zaufanie do siebie, poruszając tematy zastrzeżone dla zarządu spółdzielni. Tak, dokładnie. Przypomina mi się taka sytuacja, bo kiedy otworzyłem Lubartowiaka, teraz ostatniego, przepraszam, organ samorządowy, kiedy otworzyłem to coś, nawet nie otwierałem, tylko pierwszą stronę, kiedy zobaczyłem i zobaczyłem te bicie tak szpaltą, ile to środków jest pozyskanych, to mi się bardzo przypomniała właśnie sytuacja w spółdzielni mieszkaniowej, kiedy my jako zarząd pewne rzeczy coś robiliśmy, a wychodził Paśnik, który był wtedy już kandydatem na burmistrza, przewodniczącym Rady Nadzorczej i chwalił się tym, za co odpowiadał zarząd. Tak jakby wyglądało to, że jakby to nie zarząd pewne decyzje podejmował, tylko wręcz przewodniczący Rady Nadzorczej, gdzie Rada Nadzorcza była organem prowadzącym. No i ta współpraca z panem Paśnikiem odbiła mi się czkawką. Zobaczymy, co wydarzy się z panem wiceburmistrzem Małyską. No, pomogli pozyskać te środki. Ja nie przeczytałem nigdzie na stronie Lubartowiaka, żeby, przepraszam, organu samorządowego z pracownikami zatrudnionymi w jednostce samorządu terytorialnego w placówce podległej panu burmistrzowi Paśnikowi. Nigdzie nie przeczytałem, żeby ktoś dziękował panu Małysce, że włożył w to wkład. No ja słyszałem, jak minister Soboń mówił, jak dziękuję tutaj panu burmistrzowi Małysce. No był tam Małyska, poprosił go do siebie, ściskał mu dłoń, więc słyszałem, że wielokrotnie podobno Małyska był, zabiegał o te środki finansowe, a potem otwieram podobno rzetelny artykuł. Ja tam, nie wiem, może ktoś inaczej to zobaczy, ale niech mi pokaże chociażby w jednym miejscu wymienienie imienia i nazwiska wiceburmistrza. Nie ma. Nie ma, tak jak nie ma dzisiaj, dzień dobry, nie ma dzisiaj informacji o Tomasiaku, zapomnieli wszyscy, do kogo się ktoś przyklejał, jak wykorzystał pewną sytuację w mojej opinii wtedy, no i dzisiaj widzę, jak wykorzystuje drugą. Także powodzenia, panie Tadeuszu. No właśnie, czy pańskim zdaniem panu Małysce nie odbije się czkawką ta współpraca z Paśnikiem? Ja podejrzewam, że nie odbije się tylko czkawką, ale on się tym zakrztusi. Jezu, już się chyba zakrztusił, nie wiem, jaka jest jego opinia, ale no jeżeli jest prawdą to, co mówił Soboń, że on jeździł, że on starał się, że on załatwiał, tak? I że to dzięki niemu i należałoby jemu podziękować, a mówię, nawet nie wymienia się w jednym malutkim, nawet gdzieś obok, na dole, gdzieś obok jakiejś reklamy imienia i nazwiska, no to ktoś by się nie wściekł na coś takiego. No gdybym ja starał się o coś bardzo intensywnie, gdybym wiedział, że się orobiłem przy tym, że wykorzystałem wszystkie znajomości, jakie mogę wykorzystać do tego, żeby po prostu pomóc temu miastu, a potem by się okazało, że nikt mnie nie zauważa, no to naprawdę, no to już bym się czuł, że tutaj mam połkniętą piłkę tenisową i duszę się tak naprawdę i apeluję do PiS-u, żeby się zastanowił, co robią, żeby zobaczył, jak są, uważam, w mojej opinii, patrząc z boku, traktowani jak pionki na tej szali, ale jeżeli oni uważają, że jest wszystko w porządku, jeżeli im to pasuje, jeżeli chcą być w tej koalicji, no to też nie pamiętają jeszcze o jednej rzeczy, że będą za to ponosili odpowiedzialność, że będą widziani przez mieszkańców Lubartowa, że to była jedyna formacja polityczna, która została do końca przy burmistrzu Paśniku, pomagała temu burmistrzowi, załatwiała różnego rodzaju środki, to tak jak z Szumcem. Szumiec dlaczego nie mógł się wybić ponad Bodziackiego, bo zawsze był traktowany jako ten drugi, jako ta osoba, która była od brudnej roboty, a kto inny miał potem spijać śmietankę. I tutaj ja widzę naprawdę bardzo duże podobieństwo. A co z projektami wpisanymi w ów program inwestycji strategicznych? Czy owych środków wystarczy na zakreślone pomysły? No i tutaj mam poważne wątpliwości, bo jeżeli ja z tego co pamiętam, jest chyba około 6 miliardów na infrastrukturę drogową,
przeznaczonych, to zastanawiam się, kto w Urzędzie Miasta konstruował studium wykonalności tych projektów. No bo musi być jakiś dokument. Nie wierzę, że to było pisane na kolanie. Bo jeżeli było pisane na kolanie, a niestety parę już takich sytuacji przeżyliśmy w Lubartowie, że się okazywało, że pisało się jedno, potem robiło się drugie, no to przypomnijmy sobie infrastruktura drogowa i chociażby sama inwestycja, jeżeli chodzi o 3 maja, ulicę, przy bloku 3 maja 2 i później biegnącą aż do batalionów chłopskich. Przecież ta ulica wymaga pilnego remontu, bo wymaga wymienienia infrastruktury podziemnej, odwodnienia. To ta kwota, która jest pozyskana, wchłonie to tylko i wyłącznie ta jedna ulica i podejrzewam, że jeszcze może środków zabraknąć, chyba że to jest jakiś inny pomysł na łatanie pojedynczych, takich mniej znaczących przedsięwzięć, byleby połatać, zrobić tu, zrobić tam, zrobić siam, zrobić owam. No i jeżeli zwrócimy uwagę, że ulica Polesie i tamta inwestycja kosztowała ponad 2,5 miliona złotych, no to mamy wizję, że jedna ulica, i tam było odwodnienie częściowo zrobione na tej, bo na północnej było odwodnienie zrobione, na Polesie już nie, więc tylko i wyłącznie zrobienie odwodnienia północnej i tutaj położenia nowego dywanika i zrobienia tamtych chodników obok, no to wchłonęło grube miliony złotych. Więc musimy się zastanowić, czy to naprawdę ktoś rozsądnie przygotował, ale za moimi plecami ma podobno powstać sklep. Jesteśmy na osiedlu Popiełuszki. Mieszkańcy tego osiedla chyba jeszcze o tym nie wiedzą nawet. Sklep tak zwany socjalny. Ma powstać hala sportowa, z tego co czytałem, i blok socjalny. No i teraz pytanie. Jeżeli my mamy zrobioną wycenę na parkową, na halę, na, z tego co pamiętam, chyba około 14 czy 15 milionów złotych, na halę sportową w parku. No to tutaj... Tam mamy wycenioną na kilkanaście milionów złotych, a tu ma powstać i hala, i sklep, i jeszcze blok? To ja nie wiem, kto to liczył. Boję się, żeby się nie okazało tak za chwilę. A jeszcze jedna rzecz. No, termomodernizacja szkoły numer 2. 5 milionów wpisane na tą inwestycję. A ile kosztowała termomodernizacja szkoły numer 3? Przecież wystarczyło sięgnąć do aktualnych kosztorysów. Boję się, że za chwilę okaże się, że będziemy wszyscy przekonywani do tego, żeby brać olbrzymie kredyty w Lubartowie, bo stracimy pieniądze. Te, które zostały przyznane, te, gdzie wychodził je Małyska. A będziemy tracili te środki, jeżeli nie weźmiemy tych kredytów. I boję się, żeby przy 20 milionach pozyskanych środków z zewnątrz, następnych 20 nie stanowiły kredyty. Bo jeżeli tak ma być, to nie będzie bardzo dobre rozwiązanie i trzeba będzie bardzo poważnie rozliczyć tych, którzy przygotowywali kosztorysy do tych inwestycji, które mają być wykonywane. Natomiast też pamiętajmy, że może burmistrz Paśnik się tym chwali na dzień dzisiejszy, ale gro tych środków już będzie wykorzystywał następny burmistrz, bo już nie da se w jeden rok zrobić tego, co jest wszystko wpisane. Więc tak naprawdę w spadku zostaną zostawione pewnego rodzaju przedsięwzięcia i zanim, a najlepiej jakby pan, jeszcze urzędujący pan burmistrz Paśnik jakby po prostu już decyzji nie podejmował w tym zakresie, tak żeby osoba następna, osoba kompetentna, która będzie miała wiedzę dotyczącą pełnych kosztów tych inwestycji, żeby to ona, jeżeli będzie taka możliwość, podpisała umowy na sięgnięcie po dotację. Niech on już swoich rączek nigdzie nie wkłada, bo boję się, że może się to skończyć naprawdę dużym nieszczęściem dla naszego miasta. Wiceminister przyjechał do Lubartowa i ogłosił, że jest kasa do wydania. Za ową kasą chodził według Sobonia burmistrz Małyska. O wiceburmistrzu nie przeczytamy jednak ani na stronie miasta, ani w gazecie, na którą radni PiS zabezpieczyli środki w budżecie miasta. Pamiętając, co się wydarzyło w przeszłości, warto wspomnieć, kiedy poprzednik Małyski, czyli Wróblewski, zaczął być pomijany i czym się to dla niego skończyło. Dla kanału S Bartosz Giza. Nie zamierzam nie realizować tych projektów, są tylko przesunięte w czasie. To wypowiedź Krzysztofa Paśnika z grudnia 2021 roku. Chodziło o inwestycje, które wybrali mieszkańcy, które powinny być zrealizowane. Okazuje się, że decyzja z grudnia może mieć bardzo daleko idące konsekwencje. O co chodzi? O tym w naszym materiale. Za nami pół roku 2022. Do dzisiaj nie zrealizowano projektów w ramach budżetu obywatelskiego, które wybrali mieszkańcy. Mało tego, owe projekty zostały zdjęte przez Paśnika w grudniu zeszłego roku. Przypomnijmy tamten materiał.
Chciałbym zacząć wydawać środki budżetowe, które są pieniędzmi nas wszystkich, na drogi i chodniki, a nie na remont dopiero co wybudowanej fontanny. To wypowiedź kandydata Krzysztofa Paśnika tuż przed wyborami. Ja na pewno nie zgodzę się, żebym był pierwszym burmistrzem, który wstrzyma realizację budżetu obywatelskiego. To dla odmiany wypowiedź nie kandydata, a wybranego już burmistrza Paśnika. Czy przywołane cytaty oznaczają, że stało się inaczej niż nas zapewniał autor owych obietnic? Niestety tak. Podczas ostatniej sesji usunięto z budżetu miasta inwestycje, jakie wybrali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego, a wprowadzono tak krytykowany remont fontanny. Czy zrobili to radni, czy też owe zmiany zaproponował autor przywołanych obietnic? O tym w naszym materiale. W poprzedniej kadencji w Radzie Miasta był klub wspólny Lubartów z radnych, którzy są także dzisiaj radnymi. W Radzie zasiadali wówczas Jacek Tchórz, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski. Nie wymieniamy Jacka Tomasiaka, ponieważ ten ostatni wydatki na fontannę nadal uważa za niezasadne. Wspominamy poprzednią kadencję, bo to radni wspólnego Lubartowa najgłośniej krytykowali wydatki na fontannę. To w końcu także radni wspólnego Lubartowa głośno krzyczeli, kiedy usuwano projekty z list do głosowania lub nie realizowano wybranych przez mieszkańców inwestycji. Podczas kampanii owe deklaracje powtórzył kandydat Paśnik. Co chciałbyś zmienić w Lubartowie? Chciałbym przerwać gigantyczne zadłużanie miasta przez Szumca i Bodziackiego, zacząć wydawać środki budżetowe, które są pieniędzmi nas wszystkich, na drogi i chodniki, a nie na remont dopiero co wybudowanej fontanny. Nowy burmistrz będzie miał bardzo dużo pracy. Najważniejszą kwestią będzie realizacja inwestycji z budżetu obywatelskiego. Zapowiadał przed wyborami ówczesny kandydat Krzysztof Paśnik. Swoje zapowiedzi powtórzył na kilka dni przed wyborami. Jeszcze nowsza fontanna, od tych, która została niedawno wybudowana. I to zaprawie pół miliona złotych. Rok po wyborach złożył jeszcze jedną obietnicę. Ja na pewno nie zgodzę się na to, żebym był pierwszą osobą, pierwszym burmistrzem, który wstrzyma realizację budżetu obywatelskiego. Na to nie ma zgody. Ja się nie zgadzam. Tyle obietnice. Zerknijmy teraz, co wydarzyło się podczas ostatniej sesji. Zacznijmy może w ten sposób, że złożony Państwu radnym budżet do uchwalenia budżetu Rady Miasta na 2022 rok, tak jak w większości samorządów, nie jest łatwym budżetem. Myślę, że to nie odkryję tutaj Ameryki, że tak to określę. Oraz wprowadzenie nowego zadania pod nazwą modernizacja fontanny przy ulicy Rynek na kwotę 100 tysięcy złotych. Skąd środki? Chciałbym wykreślić z projektu budżetu, z uwagi na to, że mamy problemy z panią projektant, wypowiedzieliśmy umowę i tutaj to bardzo idzie słabo, będziemy po raz kolejny projektowali, co nie znaczy, że tego nie będziemy realizowali, będziemy to realizowali w późniejszym czasie. Chciałbym wykreślić z budżetu zadanie przebudowa boiska trawiastego przy szkole podstawowej numer 4. Na kwotę 620 tysięcy złotych. Tym samym będę wnioskował o wykreślenie z budżetu i oddalenie realizacji tej inwestycji budowy placu zabaw i siłowni przy ulicy Popiełuszki na kwotę 400 tysięcy złotych. Owe zmiany w projekcie budżetu oznaczały, że zabrano środki z dwóch projektów, jakie wygrały w ramach budżetu obywatelskiego. Pierwszy autorstwa Anny Siwek i Wiesławy Romańskiej-Serwin, który tak samo jak drugi projekt autorstwa Elżbiety Sołygi i Mariana Budzyły wybrali mieszkańcy do realizacji. Nie będzie, jak to określił Paśnik, na razie tego, co wybrali mieszkańcy, czyli ani boiska na Kopernika, ani placów zabaw i siłowni na Popiełuszki. Wraca za to tak krytykowany remont fontanny. Ów pomysł skrytykowało na sesji dwoje radnych. Jestem po prostu bardzo, bardzo zawiedziona, że mój projekt po prostu został oddalony. Dziwię się, bo dlatego, że mieszkańcy przegłosowali ten projekt. Był obiecywany cały czas, że będzie realizowany i dzisiaj po prostu wszystko to zdjęte jest. No, bardzo dobry prezent na święta zrobiliście mi. Dziękuję. Tak, ja też dziękuję za głos. Pan Jacek Tomasiak, słuchamy. Witam, chciałem dopytać i zabrać głos w dyskusji. Tutaj wspieram tę wypowiedź pani Wiesławy Romańskiej-Serwin, ponieważ na naszych oczach w dniu dzisiejszym, w tym złym budżecie przegłosowanym w mojej opinii niezgodnie i przyjmowanym niezgodnie z prawem,
no, doprowadzono do likwidacji budżetu obywatelskiego. Przed chwilą usłyszeliśmy, jak to wspaniałomyślnie znaleziono środki na inwestycje, tak powiedział burmistrz, z jednej strony radnych Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony radnych wspólnego Lubartowa. A jednocześnie drugą ręką zdjęto środki z projektów, które zostały przegłosowane przez mieszkańców i zostały przegłosowane, proszę Państwa, siłą 8 tysięcy głosów. Tyle głosów oddano w trakcie budżetu obywatelskiego, w trakcie głosowania. Natomiast, proszę Państwa, było tam ponad 600 tysięcy na te dwa projekty. Panie radny, mam do pana uwagę na razie spokojnie. Nie do pana, tylko dwie osoby, pani skarbnik i pani Serwin ma włączony mikrofon i przeszkadza przy wspólnym odbiorze. Także proszę te panie, żeby wyłączyły mikrofon. Panie Jacku, proszę bardzo, ma pan głos. Także no, jest likwidowany budżet obywatelski, najkrócej mówiąc. I to jest likwidowany ten budżet obywatelski z tego głosowania, które cieszyło się największą frekwencją. To jest policzek dla wszystkich tych, którzy wzięli udział w tym głosowaniu, to jest niwelowanie i likwidowanie tego budżetu obywatelskiego, tym bardziej, jeżeli uwzględnimy wypowiedzi naczelnika Turowskiego na Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych z ostatniego czwartku, gdzie wyraźnie zaznaczył, że podstawą do tego, żeby w ogóle dalej realizować, no będzie uwzględnienie tych dwóch projektów w ramach naszego budżetu. Okazuje się, że w dniu dzisiejszym dzieje się dokładnie coś odwrotnego. Jest to usuwane, zdejmowane. Usłyszeliśmy, że podobno dlatego, że nie można było nawiązać kontaktu z panią projektantką, podczas kiedy na komisji dowiedzieliśmy się, że z projektantką rozwiązano umowę i właśnie czeka po prostu ratusz, aż radni przegłosują nowy budżet i zabezpieczono te środki, a dzisiaj słyszymy, że jest to po prostu wyrzucane i między innymi, proszę Państwa, na remont fontanny, tej fontanny, która tak była krytykowana i były zdejmowane środki w latach poprzednich, jeżeli chodzi o jej remont. Zresztą były zdejmowane rękami radnych wspólnego Lubartowa. Dzisiaj radni wspólnego Lubartowa, burmistrz, który wywozi się ze wspólnego Lubartowa, przywraca to, co ci sami radni podczas poprzedniej kadencji rok w rok podczas każdego budżetu zdejmowali i likwidowali. No gratulacje panie burmistrzu i radni, że tą konstytucję, tak jak pan to wspominał, że to konstytucja, że pan nie będzie burmistrzem, który zlikwiduje budżet obywatelski. No właśnie pan to dzisiaj robi. Pan i pańskie zaplecze. Koalicja rządząca ma jakieś poglądy, proszę Państwa, na widzenie spraw gospodarczych, ekonomicznych, społecznych miasta. Być może jest to spojrzenie subiektywne, na pewno niezadowalające wszystkich, ale na tym polega władza. I rozumiem, że są na pewno gotowe już ekipy polityczne, które mają inne spojrzenie. Inaczej by to chciały ułożyć sprawy, inaczej akcenty, na inne sprawy położyć akcenty. Mamy władzę i spojrzenie ukierunkowane. O owym spojrzeniu mieszkańcy Lubartowa słyszeli już nie raz. Przypomnijmy, co o budżecie obywatelskim mówił na początku roku 2021 Gregorowicz. Nauczony doświadczeniem widzę pewne niebezpieczeństwo, jeśli nie zapanujemy nad tym, żeby te pieniądze rzeczywiście dostały się do obywateli. I w tym sensie, na przykład według mnie trzeba wprowadzić zakaz, że załóżmy w ramach całej puli, że nie wszystkie środki z tej puli, z tego 1% dostaną się do jednego typu właścicieli. Czyli na przykład, jeśli będą cztery projekty, to żeby na przykład wszystkie cztery nie trafiły do spółdzielni. W tamtym roku spółdzielnia na przykład miała cztery projekty, wszystkie chyba cztery albo jeden, o, tylko wyścigi rowerowe, chyba święto roweru nie. No słyszę, to bardzo niebezpieczny. Będziemy mieli dylemat, jeśli ten pomysł będzie zrealizowany, a uważam, że są duże szanse, że jednak będzie. To słyszę, że mają być oszlabanowane wszystkie tereny spółdzielcze. Jeśli tak,
to moim zdaniem warunek dostępności do tego terenu jest wykluczony i takie tereny powinny być wykluczone z budżetu obywatelskiego. Przypomnijmy jeszcze raz, co nigdy miało się nie wydarzyć, a co się wydarzyło. Co chciałbyś zmienić w Lubartowie? Chciałbym przerwać gigantyczne zadłużanie miasta przez Szumca i Bodziackiego, zacząć wydawać środki budżetowe, które są pieniędzmi nas wszystkich, na drogi i chodniki, a nie na remont dopiero co wybudowanej fontanny. Nowy burmistrz będzie miał bardzo dużo pracy. Najważniejszą kwestią będzie realizacja inwestycji z budżetu obywatelskiego. Zapowiadał przed wyborami ówczesny kandydat Krzysztof Paśnik. Swoje zapowiedzi powtórzył na kilka dni przed wyborami. Jeszcze nowsza fontanna od tych, która została niedawno wybudowana. To za prawie 500 000 złotych. Rok po wyborach złożył jeszcze jedną obietnicę. Ja na pewno nie zgodzę się na to, żebym był pierwszą osobą, pierwszym burmistrzem, który wstrzyma realizację budżetu obywatelskiego. Na to nie ma zgody. Ja się nie zgadzam. Podczas ostatniej sesji stało się to, czego wielokrotnie panie się obawiały. Zdjęto środki na projekt z budżetu obywatelskiego, waszego projektu, który wybrali mieszkańcy. No dla mnie to jest skandal po prostu. To jest skandal, że projekt, po to ten budżet obywatelski jest, żeby sami mieszkańcy zadecydowali, co ma być zrobione w mieście. Tłumaczył się burmistrz na sesji, że to ze względu, że za dużo zrobił na osiedlu Kopernika. No to jest śmieszne po prostu. Dla mnie to jest takie tłumaczenie. Tak jak żeśmy się obawiali, że będą zdejmować w ogóle budżet obywatelski, wygaszać, tak to teraz wszystko widać jak na dłoni właśnie, że tak to się dzieje. Nie wiem, dla mnie to jest kuriozalne po prostu, naprawdę. W wyborach startowała pani razem z kandydatem Paśnikiem. W programie zapowiadaliście, że projekty z budżetu będą realizowane, no a tymczasem wybrane projekty są usuwane z budżetu. Usuwane, wygaszane w ogóle cały ten projekt. Nie wiem, co burmistrzowi pod jaką presją jest, że w ogóle wszystkie nasze projekty, co żeśmy wspólnie startowali do wyborów, nie jest realizowane nic. Nic. Przykre to jest, bo żeśmy byli fajnym zespołem, wszystko było dobrze. W tej chwili jest wszystko na opak, naprzeciw, tak jakby robienie nam na złość, zrobienie, pokazanie, kto tutaj ma władzę. No bo tak można chyba, że był inny przed wyborami, teraz jest inny. Nie wiem, przykre to jest, bardzo nam przykro jest. Jeszcze przed sesją pani Siwek wystąpiły panie razem do pana burmistrza z pismem. Wystartowaliśmy z pismem i chcieliśmy, żeby nam wytłumaczono, dlaczego po prostu tak dlaczego to było zrobione, dlaczego zabrane pieniążki, które były przeznaczone na budżet obywatelski, poszły, no nie wiem gdzie. Bo to nie wytłumaczy. A, prawda, na fontannę chyba poszło, że niedawno była remontowana, z powrotem fontanna będzie remontowana. To fontanna jest ważniejsza od boiska dla dzieci czy placu zabaw. Pan chyba Gregorowicz, mi się zdaje, powiedział, że nie mogą być pieniądze dla spółdzielni. To nie są pieniądze dla spółdzielni, to są dla mieszkańców, którzy mieszkają i w domkach jednorodzinnych, i w blokach. Oni nie są gorsi od tych w domkach jednorodzinnych. Dlaczego mają być pozbawieni prawa do wygrywania projektów właśnie w budżecie obywatelskim? Oni są też mieszkańcami Lubartowa, płacą podatki i utożsamiają się z miastem. Nie wiem, właśnie stworzyliśmy taki projekt, żeby łączyć właśnie mieszkańców z domków jednorodzinnych, tak samo i z bloków, żeby to nie był taki podział. No ludzie, no już w tym kraju dzieje się podział na gorszych i złych i to wszystko przenosi się na grunt mniejszych miast, mniejszych tych, jest nastawianie jednych na drugich, złość, dziwię się. Ja uważam, że niezgoda rujnuje, zgoda buduje. Zamiast budować, to chcą wszystko zniszczyć. Państwo przygotowali wniosek, mieszkańcy go wybrali, a burmistrz podczas sesji zdjął to, co powinno być zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Czy tak powinna władza postępować z decyzjami obywateli? No mi się wydaje, że nie. Tym bardziej, że jest najbardziej nam przykro, że
myśmy tę władzę wybierali. Myśmy o tę władzę zabiegali, żeby ta władza była na tym stanowisku, które jest. A ta władza nam zrobiła takiego psikusa, że nam po prostu te decyzje, które powinny być, ona powinna poprzeć, po prostu nam to odrzuciła. No jest no przykre, ta przykra sprawa i myślę, że to się jakoś powinno... Myślę, że moje zdanie jest takie, że będą następne wybory. Będzie okazja się zweryfikować, no niestety. To są... Takie jest moje zdanie. W kampanii kandydat Paśnik obiecywał jedno, a teraz okazuje się, że na waszym osiedlu miała być siłownia i plac zabaw. Miała, bo to nie sam pan Paśnik, ale już burmistrz zdjął środki na owe przedsięwzięcia. A no właśnie, pan Paśnik to chyba odwrotnie, to co obiecywał, to wszystko nie wykonuje. Działa jak gdyby odwrotnie. Obiecywał budżet obywatelski, realizację tego budżetu, bo narzekał na pana Błodziackiego, że tam jest problemy są z realizacją. No ale sam okazał się, raczej chyba jest za tym, żeby zlikwidować ten budżet. No i te obietnice, które obiecywał, obniżka za śmieci, obniżka tam za wodę, jakieś dotacje do tego. No a wszystko wyszło odwrotnie, że zamiast tego no, podwyżki poszły gdzie indziej. Co chcieliby państwo powiedzieć panu burmistrzowi? No, wydaje mi się, że się powinien troszeczkę zastanowić, czy to tak się postępuje z ludźmi, z którymi się pracowało, z którymi się obiecywało się wiele rzeczy. No ja tak, żeby mógł tak spojrzeć normalnie w oczy, czy to tak powinno być. Przypomnijmy, jak mocno krytykował Paśnik poprzedników w związku z brakiem realizacji inwestycji z budżetu obywatelskiego. Startuje pan z Komitetu Wspólny Lubartów, najliczniejszego klubu w Radzie Miasta i klubu o najbardziej wyrazistym programie. Tak, to prawda, najliczniejszy klub w Radzie Miasta. Tak jak powiedziałem przed chwilką, wiele osób zaufało kandydatom wtedy i na radnych, wybrało te osoby na radnych i myślę, że oni nie zawiedli. Jestem o tym przekonany, że nie zawiedli, bo to bardzo wyraziści radni, którzy ponad wszystko na pierwszym miejscu stawiają dobro mieszkańców Lubartowa. To dzięki tym radnym, dzięki przewodniczącemu Rady Miasta Jackowi Tomasiakowi udało się zrobić dużo. Oczywiście można powiedzieć, że wiele jeszcze jest do zrobienia, ale takiej szansy nie było, dlatego że ta wyrazistość tych osób nieraz była solą w oku dla niektórych radnych, ale też osób decydentów w obecnej koalicji, która wspierała duet Budziacki-Szumiec. Dlatego też jestem bardzo chętny do działania, bardzo z tymi osobami chciałbym dla mieszkańców zrobić wiele rzeczy. Na pewno jest dużo do zrobienia, na pewno jest kilka takich projektów na CITO tak naprawdę, czyli zaraz będziemy mieli okres zimowy, jesienny, czyli odciężanie miasta, które kuleje. Potem kwestie związane z infrastrukturą techniczną. Byle opad deszczu, miasto, w mieście płynie rzeka wody. Na pewno czystość tego miasta. No niestety jest to ogromna bolączka tego miasta. Przykłady mieliśmy ostatnio kilka dni, kiedy ulice nie były sprzątane, kiedy śmieci nie były, śmietniki nie były opróżniane, no i po całym mieście fruwały papierki, nieczystości. No i ceny przede wszystkim za odbiór nieczystości stałych. To są elementy, które na CITO będziemy, czy ja będę, czy radni ze Wspólnego Lotowa będziemy chcieli zrealizować. Ale to tak na gorąco. Jest jeszcze wiele tematów, wiele projektów, które chcemy zrealizować. Mamy ciekawy program, mamy zaskakujący program, mamy wyrazisty program. W przeciwieństwie do innych radnych, do innych propozycji, które mogły być zrealizowane przez te 4 lata, a nie zostały, które były obiecane przez tych radnych, a nie zostały zrealizowane. Więc wspólny Lubartów na pewno jest dla mieszkańców i tak naprawdę służy mieszkańcom, tak? To służenie mieszkańców, dla mieszkańców można było przeczytać, zobaczyć, usłyszeć 4 lata temu, jak kandydaci na burmistrza, czy też radni niektórzy obiecywali, że będą służyli mieszkańcom. I na czym ta służba polega? No to na tym, że mamy budżet obywatelski, ludzie głosują, ludzie decydują
I służba polega na tym, że w głos mieszkańców się nie wsłuchujemy, nie realizujemy ich projektów. To właśnie jest to słynne wsłuchiwanie się w głos mieszkańców. My będziemy inni. My stawiamy sprawę jasno i wyraziście. Coś obiecujemy, to będziemy realizowali. Członkowie spółdzielni traktowani są jako obywatele drugiej kategorii. Czy to normalne, że w Lubartowie są lepsi i gorsi mieszkańcy według Pana? No tak nie powinno być. Tak nie powinno być. Niestety odnoszę takie wrażenie, że dochodziło w niektórych sytuacjach. Osoby postronne mogły zauważyć taką dysproporcję. Na czym moglibyśmy to zauważyć? Na przykład na projektach w budżecie obywatelskim. Projekt był skierowany dla wszystkich mieszkańców Lubartowa, ale został praca osób tutaj na czele z panem Jackiem Bednarskim została zniweczona z uwagi na to, że takim czy innym sposobem podczas oceny tego projektu niestety projekt nie został skierowany do realizacji. To uważam osobiście jako mieszkaniec Lubartowa za błąd, za złą decyzję. W wielu sytuacjach, w szczególności na Radzie Miasta, możemy zauważyć duże, jakieś negatywne emocje, jeżeli chodzi nie wszystkich radnych, bo tutaj należy wspomnieć, że radni klubu Wspólny Lubartów pod przewodnictwem pana Jacka Tomasiaka bardzo wspierają mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej. Postanowiłem wystartować właśnie w wyborach i spowodować, żeby przez moją pracę jeszcze więcej tutaj chciałbym pomóc. Wierzę głęboko, że sytuacja się zmieni. Idzie to w dobrym kierunku. Mieszkańcy Lubartowa, spółdzielcy zdają sobie sprawę, kto tak naprawdę działa dla ich dobra. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia decyzję burmistrza o nierealizowaniu inwestycji przy osiedlu Popiełuszki? Dziwna, zaskakująca, no naganna, po prostu niezrozumiała. Mieliśmy tyle czasu, żeby to przygotować, mieliśmy tyle czasu, żeby zacząć jakieś działania, mieliśmy tyle czasu, żeby cokolwiek się z tym zaczęło dziać, a tutaj piękna wiosna w Lubartowie. Wszyscy budują, wszyscy rozwijają różne projekty, a projekt pod nazwą Budżet Obywatelski stoi. W 2014 roku startował pan na burmistrza. Czy gdyby wówczas mieszkańcy dali panu mandat, czy czyniłby pan tak samo jak obecny burmistrz? Nie, no na pewno nie. I tylko mieszkańcy niestety dalej nie mają tego, czego oczekiwali. Podczas gdy właśnie chodziliśmy i ten projekt był procedowany, słyszeliśmy głosy, gdzie mieszkańcy nas nawet błagali o to, żeby coś wreszcie w tamtym miejscu powstało, w szczególności chodziło o miejsca parkingowe, gdyż ich sytuacja była bardzo trudna, wręcz tragiczna, w szczególności kiedy przyjdą wiosenne burze, roztopy, tudzież inne rzeczy związane z tym, że w niektórych miejscach, gdzie teraz stawiają swoje samochody, a to nie zawsze są miejsca do tego przygotowane, chcieli, żeby te miejsca powstały i naprawdę wiele głosów, wiele nawet tych głosów, które się nie podpisały pod tym, osób, które rozmawialiśmy, nawet zaczepiały mnie w Lubartowie, bardzo chciały tego projektu. Dziwna sytuacja. Mamy kwiecień, a projekt z budżetu obywatelskiego jest daleko w lesie. Czy tak powinno być? Na pewno, oczywiście, że tak nie powinno być. No, więc ciężko mi się wypowiadać za pana burmistrza i za służby, dlaczego tak się dzieje. No, wielokrotnie na temat rozmawialiśmy, mówiliśmy, jak można było pomóc, jak można było sprawić, żeby to ruszyło. Ja rozumiem wszelkie tam argumenty, że usługi wzrosły, że materiały wzrosły, że jest inaczej niż było jakiś czas temu. No dobrze, ale wreszcie coś powinno się dziać, tak? Powinniśmy w szybkim tempie zacząć działać, bo niestety no, za chwilę będziemy mieli pełną wiosnę, wakacje, końcówkę roku i znowu kolejna edycja budżetu obywatelskiego. No i co? I jesteśmy tak naprawdę na początku tej drogi.
Dziwię się, że tylko tak naprawdę radni Wspólnego Lubartowa podnoszą głosy ku temu, żeby realizować te projekty. Pomysłodawcy, radni z Platformy Obywatelskiej oczywiście też chcą, też popierają, ale jakoś te głosy takie są wczesnowiosenne, nazwałbym je. Powinniśmy razem wspólnie tutaj podziałać, poprosić, żeby te projekty zaczęły być realizowane, nawet pomóc, bo jakby to jest nasze wspólne miasto, to jest nasza wspólna, że tak powiem, potrzeba, żeby te miejsca powstały. Nie tylko te miejsca, bo też inne inwestycje w ramach budżetu dalej stoją. To paśnik, ale przed wyborami. Na to, co się dzisiaj dzieje, swojego oburzenia nie kryje jedna z autorek projektu. Ponad pół roku temu złożyła pani i pani radna Wiesława Romańska-Serwin pismo dotyczące nierealizowanego budżetu obywatelskiego. Czy otrzymała pani odpowiedzi? Tak, pismo złożyłam 23 grudnia, mam je właśnie przed sobą i zadałam pytanie, co z naszym projektem, czyli z boiskiem terenowym do piłki nożnej, które jest tutaj za nami, które miało być zrobione, oraz budowę nowego placu zabaw na osiedlu Popiełuszki i montaż progu na ulicy Heweliusza. Otrzymałam odpowiedź dnia 26 stycznia, w której, że tak powiem, z której niewiele wynika, ponieważ jest opisane oczywiście o boisku i dwóch placów zabaw oraz siłowni na ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki i uważam, że to jest takie pismo, które nie dotyczy się mojej odpowiedzi, ponieważ moje pismo było tylko i wyłącznie na mój projekt, nie na projekt drugi, który nie został zrealizowany i z tej odpowiedzi wynika tylko tyle, że ktoś się nie wywiązał z zawartej umowy i została ona wypowiedziana w dniu 17 grudnia i że zostaną naliczone kary umowne. To nie było odpowiedź na moje pytanie. Moje pytanie brzmiało, kiedy będzie zrealizowany ten projekt i co dalej się z nim dzieje. Czy jest tylko jedna firma, która po prostu robi takie projekty? Wydaje mi się, że nie. Po prostu trzeba było coś odpisać, ale no, dla mnie, jak i dla mieszkańców, nic z tego nie wynika. Z tej odpowiedzi. Czyli można stwierdzić, że odpowiedzi pani nie otrzymała na zadane pytanie. No, odpowiedzi nie otrzymałam żadnego. Jedno zdanie, które przykuło moją uwagę, jest to: przedmiotowe zadania nie zostały ujęte w budżecie na 2022. Pytam się dlaczego. To był budżet z 2020 roku. Jest już naprawdę 2,5 roku po terminie, a dzieci jak nie miały placu zabaw i nie miały boiska, tak nie mają do tej pory. Dziś mamy połowę roku 2022, a w sprawie pań projektów, tych waszych projektów, nic się nie dzieje. Jak pani ocenia ową opieszałość ratusza? Wydaje mi się, tak jak już wcześniej to mówiłam, że nie te nazwiska zostały podpisane pod projektem, które powinny być, jeżeli zostały wykonane projekty innych radnych i innych osób, więc wydaje mi się, że nasze też powinny być wykonane. My żeśmy tego projektu nie zrobiły dla siebie, ani boiska, ani placu zabaw, natomiast zrobiłyśmy je dla dzieci, które po prostu mieszkają na tym osiedlu, jak i w blokach i po prostu wydaje mi się, że one powinny mieć coś takiego i mieć możliwość gdzieś po tej naszej długiej pandemii na poruszanie się na świeżym powietrzu, a już jest niestety ale prawie połowa czerwca. Czy wasz projekt powinien być zrealizowany? Tak, nasz projekt powinien być zrealizowany, ponieważ nie chcę niczego zdradzać, że tak powiem, może zbyt wcześnie, ale wydaje mi się, że znalazłyśmy delikatny kruczek na to, aby nasz projekt był wciągnięty do budżetu. Nie był, że tak powiem, jak to ładnie można ująć, był wycofany, a wydaje mi się, że nie powinien być wycofany. Jednak 822 głosy mieszkańców, tak jak można powiedzieć i wyborców, którzy zaufali jak i mi, tak i władzy w mieście i powinien on zostać wykonany i to w jak najszybszym terminie. Podobno właśnie dotarła pani do przepisów, które mogą wywrócić funkcjonowanie ratusza, to o czym pani powiedziała i zamierza pani podjąć kroki. Tak, zamierzam podjąć kroki. Przez ostatnie miesiące bardzo mocno pracowałam, szukałam przepisu, który pozwoliłby na wpisanie go z powrotem do budżetu, z racji tego, że środki w tym budżecie były zabezpieczone na to, więc co stało się z tymi środkami, które zostały zabezpieczone na nasze projekty, tak? One gdzieś są, gdzieś czekają i uważam, że powinno być to zrealizowane bardzo, bardzo szybko.
Na razie pracujemy nad tym przepisem. Czy rzeczywiście ten przepis, który znalazłam, będzie miał, że tak powiem, duże znaczenie na realizację tego? I zobaczymy, jak do tego przepisu odniesie się nasza władza w mieście. Piękna wiosna w Lubartowie, a tu to wszystko stoi. To fragment wypowiedzi kandydata Paśnika krytykującego Bodziackiego za niezrealizowanie projektów z budżetu obywatelskiego. Tymczasem minęła już wiosna, zapewne burmistrz zjadł już pierwsze truskawki, co oznacza, że minęło już pół roku 2022. A projekty nie tylko stoją, ale ani widu, ani słychu o tym, co miało być konstytucją. A miało być tak pięknie. Dla kanału S, Bartosz Giza. To już na stałe wpisane wydarzenie w kalendarzu imprez organizowanych przez PMDK w Lubartowie. 13 czerwca odbyły się już dobrze wszystkim znane premierki przecierki. Jako pierwszy na scenie pojawił się teatr Pstryk i Już z etiudą Abecadło. Abecadło z pieca spadło, o ziemię się kukło, rozsypało się po kołach, strasznie się. Teatr 5 groszy przedstawił niesamowite przygody skarpetek. Gdzieś w tym domu ukrywa się cała armia pojedynczych skarpetek. Może pralka je pożera. Albo co druga skarpetka rozpuszcza się w wodzie. Grupa Kino Bambino, pracująca pod okiem pani Urszuli Bednarczyk, przedstawiła swój premierowy pokaz. Ale było pyszne. Zapowiedź spektaklu Drużyna z Placu Broni przedstawił teatr prawdziwych mężczyzn plus one. Panie kapitanie, melduję posłusznie, że kiedy weszliśmy, furtka nie była zamknięta, a zgodnie z regulaminem powinna być zamknięta od środka. A w dalszej części informacji odpowiedzą za posiadanie i dystrybucję narkotyków. Zatrzymani zostali trzej mieszkańcy województwa lubelskiego w wieku od 26 do 40 lat. Waloryzacja składek emerytalnych. Łącznie stan ich środków wzrósł o ponad 281 miliardów złotych. Nawet 10 lat pozbawienia wolności grozi trzem mieszkańcom województwa lubelskiego w wieku od 26 do 40 lat, zamieszanym w posiadanie i dystrybucję narkotyków. Środki trafiały do powiatu lubartowskiego, puławskiego i łukowskiego oraz były rozprowadzane na terenach turystycznych i w rejonach szkół. W ubiegłym tygodniu lubartowscy kryminalni zatrzymali mężczyzn, którzy, jak wynikało z ustaleń, mogą posiadać środki narkotyczne i zajmują się ich dystrybucją. Rozprowadzali narkotyki na terenach turystycznych, w rejonach szkół, a także sprzedawali je osobom nieletnim. Zatrzymani zostali trzej mieszkańcy województwa lubelskiego w wieku od 26 do 40 lat. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli znaczne ilości marihuany i amfetaminy. Z takiej ilości można uzyskać 2,5 tysiąca działek marihuany i ponad 700 porcji dilerskich amfetaminy. Zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania i dystrybucji środków odurzających. Na wniosek prokuratury i policji sąd zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu tymczasowego. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie znacznych ilości środków narkotycznych grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył właśnie coroczną waloryzację składek emerytalnych w ZUS. Środki ubezpieczonych wzrosły łącznie o 281 miliardów złotych. Od 12 czerwca efekty waloryzacji można sprawdzić na swoim koncie w platformie usług elektronicznych ZUS. Zakończyliśmy właśnie coroczną waloryzację składek na kontach i subkontach osób ubezpieczonych w ZUS. Takich osób jest ponad 24 miliony w całej Polsce. Łącznie stan ich środków wzrósł o ponad 281 miliardów złotych. To jest zapis na kontach, ale zapis bardzo ważny, bo właśnie z nich będziemy wyliczali przyszłe emerytury Polaków. Informacje o tym, jaki efekt dała waloryzacja dla konkretnego ubezpieczonego, będzie on mógł sprawdzić już od niedzieli 12 czerwca na swoim koncie w platformie usług elektronicznych ZUS. Kolejnym krokiem po zakończeniu waloryzacji będzie w ZUS przygotowanie tzw. informacji o stanie konta ubezpieczonego wraz z prognozą przyszłej emerytury. Takie informacje również będziemy udostępniali przez internet w ciągu najbliższych tygodni. Teraz zapraszamy Państwa na prognozę pogody na nadchodzący tydzień.
W piątek 17 czerwca przewidywany jest deszcz. Temperatura, jaka będzie nam towarzyszyła tego dnia, to 20 stopni Celsjusza. Warto zaznaczyć, że tego dnia biometr będzie niekorzystny. Nieco cieplej i już nie deszczowo będzie w sobotę 18 czerwca na termometrach 22 kreski powyżej zera. Prawie bezchmurnie i bardzo ciepło będzie w niedzielę. 27 stopni na termometrach, ale biometr będzie niekorzystny. Poniedziałek powróci do nas deszcz i na termometrach 19 kresek. Biometr niekorzystny. We wtorek 21 czerwca będzie zachmurzenie umiarkowane. 19 stopni Celsjusza to temperatura, jaka będzie nam towarzyszyła tego dnia. W środę kolejnego dnia powróci znów deszcz i 20 stopni Celsjusza, a w czwartek 23 czerwca 19 stopni i również deszcz. Prognoza pogody przygotowywana jest we współpracy z portalem twojapogoda.pl. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu informacji. Dzieje się coś w Państwa okolicy? Zapraszam do kontaktu pod adresem redakcja@kanales.pl lub pod numerem telefonu 605 331 126. Dodatkowo wszystkie nasze materiały znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.kanales.pl. Ja już dziękuję Państwu za uwagę na dziś. Do zobaczenia w kolejnych wydaniach informacji.